Dzień dobry wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, dzisiejsza data jest dosyć interesująca, dlatego że jest to Dzień Dziecka. Ponieważ przez praktycznie, można by powiedzieć, tydzień nie mieliście żadnego filmu, to dzisiaj przychodzę do was z filmem. A mianowicie, jako prezent na Dzień Dziecka, dzisiaj zagramy sobie w grę, w którą grał już jeden bardzo mało znany na polskiej, na scenie YouTube'a, YouTuber zwany jako Luigi Kid. A jak wiemy, jeżeli chodzi o kradnięcie pomysłów, to najlepiej z zagranicy, więc w tym momencie ja będę jak typowy polski YouTuber i ukradnę coś z zagranicy i dzisiaj sobie zagramy w fun game, w który ogrywał Luigi Kid jakiś czas temu. I to nie będzie żaden Sonic.exe. Zresztą zobaczycie, co to będzie. Jeżeli ten materiał wam się spodoba, to nie zapomnijcie go ocenić łapką w górę, a jeżeli się nie spodoba, to łapką w dół, uzasadnić dlaczego. I teraz przechodzimy do tematu, myślę, że warto się zagłębić w to. Let's go! Bo oczywiście antywirus może pomyśleć sobie, że ta gra jest jakaś nawiedzona. O, patrzcie, loading, please wait. A czemu Sonic jest taki smutny? Okej. Starlight Zone Act 4. A dlaczego Act 4, a nie Act 1, 2 albo 3? Dobra, jak my tutaj skaczemy? Deskaczemy. Mogę poruszać się strzałkami albo WASD. O nie, D nie mogę się poruszać, ani WASD. Co ja gadam w ogóle za głupoty? Mamy tutaj w ogóle model z Sonika trójeczki. Albo z Sonika 3 i Knuckles, jak chcemy sobie to nazwać. Oj, i spadł. Nie podoba mi się to. Szybciutko do góry, szybciutko do góry. Ten fangame, jeżeli byście się interesowali, jak on się nazywa, nazywa się on I Hate You wersja Sonic, czyli w tym momencie będziemy grali sobie Sonikiem i ktoś, przyjaciół Sonika, nas nienawidzi z jakiegoś powodu. Ja oczywiście nie wiem kto. Wy pewnie będziecie widzieć chociażby po miniaturce, kto tam za tym Sonikiem aż tak nie przepada. I znowu spadłem! Strasznie dziwnie plansza jest zrobiona, powiem wam szczerze. Kurde, no znowu? Dobra, jest, mamy to. Teraz na spokojnie, bo z tych platform to tak widzę, że Sonic się ślizga bardzo, tak jakby na lodzie był. Czy ja miałem tutaj spaść? Chyba tak. I'm waiting for you. Dlaczego tam był... były ogony Tailsa? Teraz jesteśmy w czymś a la Crab Brain Zone Sonika jedynki, czyli ze Starlight żeśmy się bardzo szybko do Scrap Brain przenieśli. Ciekawe, ciekawe. Swoją drogą, zastanawiające jest to, że nie mamy tutaj żadnego licznika żyć, licznika czasu, ani pierścieni. W ogóle te poziomy są strasznie takie puste. Te pierwsze dwa, które tutaj robimy sobie. Strasznie pusto tutaj, nie licząc muzyki, która nam w tle towarzyszy. To tak naprawdę tutaj poza tłem się nic absolutnie nie dzieje. A wygraliście ogólnie w ten fangame Sonika? Jeżeli tak, to śmiało piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego fangame'u. Okej. Ej, coś się tak zatrząsło delikatnie. Co ja zrobiłem najlepszego? Ty, zrzuciłem baterię, co jest grane? Okej, mamy tutaj jakiś dialog pomiędzy Tailsem a Sonikiem. Tails stoi do nas plecami. Tails, nie wiem, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę, ale tak nie wypada stać dupą do gościa. Ogarnij się i dupą i plecami przede wszystkim. Ogarnij się, tak nie wypada, tak jest bardzo brzydko, jesteś niewychowanym lisem. Ten dialog strasznie, wiecie co mi przypomina? Dialog z I Hate You z Super Mario i nie zdziwię się, jeżeli twórca tego fangame'u w wersji sonikowej inspirował się I Hate You Mario. Jeżeli tak, no to na tę chwilę bardzo fajnie to się prezentuje. Patrzcie, jaki zdenerwowany Tails. Ej, Tails, w takiej odsłonie to ja cię jeszcze nie widziałem. Ty zawsze taki miły dla Sonika jesteś. Nigdy mu się nie stawiasz, chyba że tylko raz żeś się stawił Sonikowi i delikatnie byłeś sfochowany na niego, ale o tej gierce nie dyskutujemy, dlatego że dyskutujemy na tym kanale o dobrych grach, a nie o średniakach. Ej, co jest? What? Ej, chwila, moment. Dlaczego Sonic tutaj jest taki smutny? Dlaczego on płacze? Dlaczego Tails jest taki poddenerwowany? I czemu w tle leci muzyka Metal Sonica z Sonica 4 Episode 2? Okej, widzę, że było za spokojnie w tej gierce, dlatego musieli dodać coś takiego.
czyli konfrontację z Tailsem. Czyli Tails jest ostatnim prawdziwym bossem, a nie tam jakiś śmieszny Dr. Eggman, Dr. Robotnik. To jest prawdziwy ostatni boss, a nie tam jakiś podrabianiec. Zgadzacie się? Jeżeli tak, to dajcie znać w sekcji komentarzy. Ej, ja mam tylko 11 punktów zdrowia, co jest? Jak ja go miałem pokonać? Okej. Jeszcze raz chcemy tutaj z nim powalczyć. Dobra, skipujemy. Wow, ale odleciałem. Nadal mnie zastanawia, dlaczego Sonic ma łzę wokół, znaczy obok oka. Że on jest taki smutny. Dziwne. Co to było? Czemu ja do góry poleciałem? Dobra, czekajcie, teraz patrzcie jak jadę tego, kurde, śmiecia. 9 HP ma. 8, zaraz jest po nim. Zaraz Tails padnie. Tyle będzie z Tailsa, dwuogonowego, kurde, śmiecia. Kurde. Dobra, jest. Udało się. Czy Sonic zabił Tailsa? O cholera. Ej, takiego obrotu spraw to się nie spodziewałem. Ej, co jest grane? Cholera, co to za teraz muzyka się odpaliła? No, ale tam wrócić nie mogę. Ty, nawet spindaszować nie mogę, ja mogę tylko chodzić. Teraz oczywiście przez to, że żeśmy ukatrupili Tailsa, no to gra próbuje na nas wymusić jakkolwiek poczucie winy. Oczywiście to wszystko jest nasza wina, a raczej Sonika wina, bo to on szedł na konfrontację z Tailsem. Zawsze mogłeś się, Sonic, wycofać. Nikt ci nie kazał walczyć z Tailsem. Dziwna muzyka tu strasznie leci. Do przodu? Widziałem to. Widziałem, jak on szybko podleciał. It's over. LOL, taka krótka gra to była? No mi się wydawało, że trochę dłuższa będzie. No to taki krótki odcinek ja zrobiłem na Dzień Dziecka? No co wydajecie? Ej, naprawdę? Serio? Na to wygląda, że tak. Na to wygląda, że nic nie mam innego już do zaoferowania, jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak więc mam nadzieję, że wam się spodobało to, co widzieliście przed chwilą na ekranie. Ja osobiście nie wiem, jak mam to skomentować. Muszę przyznać, że jest to ciekawy pomysł na fangame, aczkolwiek widać, że ktoś próbował odwzorować te I Hate You Mario, ale nie do końca wyszło. W sensie widać delikatne postaranie się, ale widzę ogólnie pewien potencjał, jeżeli chodzi o tę grę, natomiast wykonanie, delikatnie mówiąc, no tak delikatnie leży. No nic to, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Nie zapomnijcie filmu ocenić łapką w górę, jak się spodobało, a jak nie, to łapką w dół i uzasadnijcie dlaczego. A my widzimy się w kolejnych filmach na kanale, bo trzeba jutro, a może nawet i dzisiaj, zabrać się za Sonica Superstars. Wypadałoby. Tak więc, pa pa!